W związku z tymi nauczeniami, co miałeś 2 tygodnie temu, chodzi o ten autorytet, no to ja miałem taki właśnie... I też chciałem się przełamać, bo tyle lat jakby jestem w tym kościele i nie wychodziłem, jakby Ewangelię na ulicy głosiłem już dawno i głoszę, ale też chciałem się przełamać. Ale to jakby też miałem nieraz wiele rzeczy do powiedzenia. I jakby nie chcę tego już dusić w sobie, bo to jest no po prostu niewygodne i niezdrowe. No, w każdym razie ten autorytet to tak, to w wakacje miałem taką pracę, że jeździłem samochodem i no jakby te dostawy, sprzedaż, nie? I jeździłem taką drogą, bo to zawsze miałem, codziennie miałem stała trasa codziennie. I jeździłem taką drogą, która była, to była droga przez las i on, to był taki skrót. I on był bardzo, on bardzo skracał ogólnie drogę w ciągu dnia. Tylko, że ta droga była, i to było na Białołęce, to było tu w Warszawie, i ta droga była bardzo taka wyboista, podziurawiona. Ja wiem, że tak, widać było, że to było od dawna, bo ludzie tamtędy jeździli i oni już w ogóle przed tą drogą zwalniali i jeździli bardzo powoli. Bo to, naprawdę ona była bardzo wyboista, ta droga, nie? I ja pewnego dnia w ogóle jadę tą drogą i myślę sobie tak, no nie, no jestem w Warszawie, jestem w stolicy Polski, jest to Białołęka, ale to jest dalej Warszawa. I w ogóle mówię tak, nie, ja nie będę, nie mogę taką drogą po prostu jeździć, no kurczę, tyle kasy na podatki biorą i w ogóle mówię w takim gniewie powiedziałem, że w ogóle ustanawiam, że w ciągu kilku dni, nie, chyba do końca tygodnia, ta droga w ogóle będzie wyrównana. Nie wiem, to był wtorek, nie pamiętam, nie? I na następny dzień jadę, albo na jeszcze następny, a wiem, że ta droga przez długi czas ona tak wyglądała, i wjeżdżam, pamiętam, do lasu, wjeżdżam na tą drogę, ona w ogóle dziury wszystkie zasypane, nie? A to był naprawdę dosyć długi odcinek i to musiało być przez długi czas w ogóle tak wyglądać. I właśnie to jest ten autorytet, który mamy. I właśnie drugie też takie świadectwo, też podobne. Właśnie zmieniłem pracę jakiś czas temu i jest taki odcinek, takie jest duże osiedle, tam chyba Ewa Łokińska, z tego co pamiętam, mieszkała. Jest takie duże osiedle na Kasprzaka i też jest taki skrót, żeby tam wjechać, to trzeba też taką drogę, ale to już była masakra, nie? Tamta droga to wyglądała tak, że jak ja na przykład zjeżdżałem z pewnego odcinka w dół, to myślałem, że gdzieś się na tej jednej z górek po prostu zawieszę samochodem, a tam normalnie ludzie jeździli, nie? No i też zapomniałem o tym, jakby co zrobiłem w wakacje. I też pod takim wpływem takiego w ogóle, po prostu bym powiedział, takiego gniewu na to, w ogóle na to dziadostwo, co tam się odwalało. Też w ogóle w modlitwie ustanowiłem, że to ma być zaraz wyrównane. I pojechałem na kilka dni w trasę na Niemcy jako kierowca. Wróciłem do pracy, wjeżdżam, a ta droga w ogóle tak samo wyrównana. No nie? A to też przez długi czas, bo to wiem, to z 2 lata, jak nie lepiej, ta droga była tak wyglądała fatalnie. No i po mojej po prostu modlitwie, ustanowieniu się rzeczy zmieniły, nie? Także wiem, że jakby można też większe rzeczy robić, no ale takie po prostu świadectwo może to kogoś zachęcić do ustanawiania, nie? No, no amen. Amen. No i właśnie też pokonywanie lęków, jakby, że ten 8 rok i w ogóle, to no zachęcam, nie? Ciężko mi to było wyjść, ciężko mi to było wyjść, naprawdę bardzo ciężko mi to było wyjść. Amen, amen. Zbierzemy jeszcze na fundusz tylko ewangelizacyjny. Mogę coś jeszcze tylko powiedzieć? No powiedz, powiedz. Bo jakby powiedz. Wydaje mi się, że jest tutaj dużo osób u nas, które na pewno mają wiele rzeczy do powiedzenia, ale gdzieś tam nie wychodzicie tutaj, bo się boicie, tak jak ja na przykład się bałem. Nie, pewnie tak jest, tak mi się wydaje, że tak.